Cześć! W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować temat phrasal verbs, czyli tzw. czasowników frazowych. Jeżeli nie oglądałeś poprzedniej części, zachęcam do obejrzenia jej. Link do tej poprzedniej części znajdziesz pod tym filmem. Zanim zaczniemy, warto przypomnieć, czym są w ogóle te phrasal verbs, czyli tzw. frazale. Otóż czasowniki frazowe składają się z dwóch części. Po pierwsze czasownik, po drugie przyimek. I co ważne, przyimek zmienia nam zupełnie znaczenie tego czasownika. Na przykład, gdy mamy czasownik get, czyli czasownik oznaczający dostawać, i połączymy go z tą drugą częścią away, czyli mamy get away, ten czasownik frazowy oznacza już uciekać. Czyli jak widzimy, z get, samego get, czyli dostawać, zrobiło nam się get away, które oznacza już uciekać, czyli ma zupełnie inne znaczenie. Jedną z najlepszych metod nauki czasowników frazowych jest łączenie tych frazali w grupy, które łączą się z jakimś pojedynczym, określonym przyimkiem. W tym filmie przedstawię Ci 16 czasowników frazowych, które łączą się z przyimkiem up. Zaczynamy. Let's go! I zaczynamy od czasownika frazowego blow up, czyli wysadzić. Na przykład they needed explosives to blow up the bridge. Czyli potrzebowali ładunków wybuchowych, żeby wysadzić most. Kolejny phrasal to beat up, czyli pobić. Na przykład the thieves beat him up and stole all his money. Czyli złodzieje pobili go i ukradli mu całe jego pieniądze. Kolejny phrasal, go up, oznacza wzrosnąć, wzrastać. Na przykład the prices of cinema tickets went up this year. Czyli ceny biletów do kina wzrosły w tym roku. Kolejny czasownik frazowy to turn up, czyli zjawić się, pojawić się. Na przykład, well, I didn't think you would turn up at the party. Czyli, no cóż, myślałem, że nie pojawisz się, nie zjawisz się na przyjęciu. Kolejny phrasal to speak up, czyli po prostu mówić głośniej. Na przykład, can you speak up? I can't hear you. Czyli czy możesz mówić głośniej? Nie słyszę cię. Dalej mamy czasownik frazowy brush up, czyli podszlifować coś, jakąś umiejętność. Na przykład I went on a course to brush up my German. Czyli zapisałem się na kurs, żeby podszlifować swój niemiecki. Kolejny frazal to po prostu call up, czyli zadzwonić. Na przykład you can call me up whenever you want. Czyli możesz do mnie zadzwonić kiedykolwiek chcesz. Następny frazal clear up oznacza tyle co posprzątać. Na przykład, don't forget to clean up all the mess before you go to bed. Czyli nie zapomnij posprzątać całego tego bałaganu, zanim pójdziesz spać. Kolejny phrasal z przyimkiem up, który jest bardzo często używany, nawet przez początkujących, którzy nawet nie wiedzą, że jest to phrasal, to get up, czyli po prostu wstawać. Na przykład, I get up every day at 6 o'clock, czyli wstaję codziennie o 6. Kolejny phrasal to dress up, czyli ubrać się tak bardzo elegancko, wystroić się. Na przykład it's a formal dinner, so you will have to dress up. Czyli jest to taka oficjalna kolacja, więc będziesz musiał ubrać się elegancko, będziesz musiał się wystroić. Kolejny czasownik frazowy to back up, czyli poprzeć coś lub kogoś. Na przykład I can agree to this only if you back me up. Czyli mogę się na to zgodzić, tylko jeśli mnie poprze. Kolejny phrasal verb jest to stay up, czyli po prostu nie iść spać. Na przykład the parents allowed the children to stay up and watch the film. Czyli rodzice pozwolili swoim dzieciom nie iść spać i obejrzeć film. Kolejny phrasal to come up, czyli po prostu podejść. Na przykład I was standing at the bus stop when suddenly a man came up to me. Czyli stałem na przystanku, gdy nagle podszedł do mnie mężczyzna. Kolejny phrasal to catch up, czyli nadrobić zaległości. Na przykład, I didn't start the course with the other students, so I had to catch up. Czyli nie zacząłem kursu z innymi uczniami, więc musiałem nadrobić zaległości. Kolejny czasownik frazowy to sum up, czyli podsumować. Na przykład, to sum up, we have to spend less on food. Czyli podsumowując, musimy wydawać mniej pieniędzy na jedzenie. I ostatni phrasal to mix up, czyli po prostu mylić. Na przykład, those two boys look
very similar. I keep mixing them up. Czyli tych dwóch chłopców wygląda bardzo podobnie. Cały czas ich mylę. Jak widzisz, niektóre czasowniki frazowe są bardzo intuicyjne i są mega popularne. Używamy ich w zasadzie od początku naszej nauki, naszej przygody z językiem angielskim. Na przykład get up, wstawać. Jest to bardzo popularny phrasal. Są też takie, które są rzadziej spotykane, rzadziej używane. Niemniej są one warte uwagi, warte nauki. Podsumowując, w tym filmie przedstawiłem Ci 16 phrasal verbs, czyli czasowników frazowych z przyimkiem up. Są to blow up, czyli wysadzić, beat up, czyli pobić, go up, czyli wzrastać, turn up, czyli pojawić się, zjawić się, speak up, czyli mówić głośniej, brush up, czyli podszlifować jakąś umiejętność, call up, czyli zadzwonić, clear up, czyli posprzątać, get up, czyli wstawać, dress up, ładnie się ubrać, wyszykować się, wystroić się, back up, poprzeć kogoś lub coś, stay up, nie iść spać, come up, podejść, catch up, nadrobić zaległości, sum up, podsumować i w końcu mix up, czyli mieszać. Zachęcam do nauki, do zapamiętywania tych frazali, bo moim zdaniem grupowanie tych frazali właśnie w grupy, które łączą się z jakimś jednym przyimkiem, jest bardzo dobrym i bardzo skutecznym sposobem na naukę tych frazali, a warto się ich uczyć, ponieważ wzbogacają nasz język i czasami frazale są nie do obejścia. No, oczywiście można powiedzieć wstawać w inny sposób, ale get up jest takim najbardziej naturalnym wyborem. Także daj znać w komentarzach, o którym frazalu dowiedziałeś się dopiero w tym filmie, który frazal był zaskakujący lub którego lubisz używać. Także na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!